Zapytaliśmy kilkoro naszych uczestników, czym jest dla nich wspólnota. Wspólnota jest dla mnie rodziną, przyjaciółmi, grupą ludzi, z którymi jest się zawsze blisko i na których można polegać. I coś, czego doświadczyłam ostatnio bardzo mocno, są to ludzie, z którymi można się cieszyć każdym sukcesem i dzięki temu, że właśnie ma się tych ludzi, ten sukces staje się piękniejszy i, no i to jest cudowne, że można i wtedy, kiedy jest się smutnym, to jest się z kim podzielić i jest ktoś, kto może nas wesprzeć, a wtedy, kiedy mamy jakąś radość, to ta radość zostaje powielokrotniona milion razy. Raz na spotkaniu. Bardzo mi się podoba. Jestem naprawdę poruszona, że wszyscy ludzie są tu tacy otwarci i przede wszystkim, że wiedzą i mają jeden wspólny cel, wiedzą dla kogo to robią i że jest nim Pan Bóg. Dla mnie wspólnota jest realizacją Bożego planu na ludzkie życie. Tym, o czym mówił Chrystus, że jesteśmy jedno w Nim, że tworzymy jedno ciało. I właśnie tą definicję, którą trudno zrozumieć, można doświadczyć, będąc we wspólnocie. Na spotkaniu ogólnopolskim jestem pierwszy raz. Moje wyobrażenie wspólnoty, gdyż jeszcze oficjalnie nie jestem członkiem żadnej, to jest jedność, służba Bogu i taki motor napędowy. I tutaj na spotkaniu poczułam tę energię, poczułam wiarę i za to bardzo dziękuję.